Witajcie moi drodzy. Dzisiaj chciałbym pomówić o Human Design w kontekście niezdefiniowanych centrów, a konkretnie niezdefiniowane centrum korzenia. Jeżeli na dole w waszym badygrafie podstawa, czyli korzeń, jest wypełniony, niezwypełniony kolorem, czyli jest zaznaczony na biało, czyli jest niezdefiniowany. I tutaj nie będę się odnosił stricto do profili, czy też do tego, kto, jakim jest typem, tylko do samego niezdefiniowanego centrum podstawy. Ja mam to centrum niezdefiniowane i powiem wam, jak ja to odbierałem osobiście. Zawsze każdą pracę, jaką wykonuję, czy ona jest fizyczna, czy ona jest umysłowa, zawsze pod spodem jest taka presja. Jest taka presja, takie ciśnienie, żeby zrobić coś szybko. I to płynie z tego właśnie niezdefiniowanego centrum, czyli podstawy. Jeśli ktoś ma to centrum otwarte, to właśnie takie stany będzie odczuwał. I powiem wam, że zastanawiałem się, dlaczego u mnie to tak się dzieje i co ja w ten sposób chciałem osiągnąć. Chciałem mieć więcej czasu dla siebie na odpoczynek, ale kończyło się to zawsze nie tak, bo wykonywałem te czynności szybciej. Przykładowo, większość ludzi te czynności wykonywała 2-3 razy dłużej niż ja. Ja chciałem w tym czasie mieć wolny czas, ale ktoś zobaczył, że ja w tym momencie zrobiłem, to mnie angażował do następnej pracy. I zawsze czułem z tego tytułu taką frustrację, taki gniew, nieuświadamiany oczywiście. I powiem wam, że dopiero w okolicy 50 lat poczułem i zrozumiałem, co to znaczy te ciśnienie. I każdy z was będzie miał pewnie intencję, dlaczego to ciśnienie czuje i jak chciałby je spożytkować. Bo ja na przykład teraz, jeżeli robię coś szybciej i wykonuję to z takim ciśnieniem gdzieś z tyłu, to zawsze wykorzystuję to na to, żeby mieć czas dla siebie później. Inaczej po prostu tworzenie tego ciśnienia nie ma sensu. Osoby, które mają zdefiniowane to centrum, mają zdecydowanie lepiej. Dlatego, że przy wykonywaniu jakiejkolwiek pracy nie czują tych ciśnień. Przy niezdefiniowanym centrum korzenia ważne są jeszcze połączenia, jakie tam mamy. Bo jeżeli mamy jakieś tam brameczki przy tym korzeniu, no to zawsze jest opcja, że jak jest ktoś w otoczeniu was, kto ma definicję po drugiej stronie, czyli jakąś brameczkę albo kanał, to automatycznie definiuje was i na przykład ci się nie potrafi schodzić. Ja w wielu grupach, jak jestem, to na przykład jeżeli jest dużo osób, które mają tę definicję dobrze ogarniętą przy tym korzeniu, to ja na przykład nie czuję jakiejś presji czy ciśnienia wykonywania czegokolwiek. Nie mam takiej presji czasowej. Natomiast jak jestem sam i pewne rzeczy robię, to już tak. Czyli innymi słowy, to czy mamy zdefiniowane to centrum czy nie, to też jeszcze zależy od grupy. Czy pozwala nam definiować to centrum, czy jednak pozostajemy w tym wolnym obiegu, tym wewnętrznym swoim, bo będzie kilku manifestorów czy projektujących,
czy generujący, którzy mają niezdefiniowane to centrum korzenia i żadnej tam brameczki nie ma wypełnionej i wszyscy i cała ta grupa będzie robić w takim ciśnieniu, w takiej presji, jak będą cokolwiek razem robić. Jeżeli ktokolwiek będzie, kto ma to ogarnięte i zdefiniuje to u innych, to automatycznie w grupie też to wszystko fajnie się rozchodzi i nie ma ciśnienia i presji w robieniu czegokolwiek. Dla każdego z Was, kto ma to centrum podstawy niezdefiniowane, polecam taką właśnie praktykę, żeby jeżeli robicie coś i czujecie ciśnienie, żeby to przyspieszyć, to najlepszym sposobem na osiągnięcie takiego spokoju, równowagi jest dojście, jaki macie cel. Jaki jest cel tego, że chcecie zrobić to szybciej? W moim przypadku mówię, było to, że ja po prostu potrzebowałem mieć trochę czasu dla siebie, na odpoczynek, powylegiwać, jak taki byczek Fernando. Ale dla każdego może być to zupełnie coś innego. Jak ktoś na przykład lubi robić, no to będzie chciał w ciągu dnia jak najwięcej rzeczy ogarnąć i je zrobić. Przykładowo, jak ktoś jest generujący, no to jak ma aktywną tą podbrzusze, to ten silnik jest tak potężny, że taka osoba potrafi wstać rano i do wieczora po prostu pracować intensywnie i być po prostu spełniona. Natomiast manifestorzy projektujący, reflektujący tego silnika nie mają i potrzebują zdecydowanie więcej czasu na odpoczynek. No, stąd też taki mit, że projektujący, manifestorzy czy reflektujący to takie kanapowce w domu, że nic nie chcą robić, tylko tak po prostu by najchętniej leżeli. No, pozytywnym aspektem tego jest, że w tym czasie jak leżą, to też się nie nudzą, popracują, chociażby umysłowo, intelektem albo energetycznie. Nie każda praca jest, pamiętajcie, pod tytułem, że coś wziąłem, uciąłem, albo coś wziąłem i wsadziłem, albo wziąłem i wyjąłem. Tylko też jest pomyślałem, poczułem, odczułem, z kimś nawiązywałem relacje. Także to takie jeszcze dzieją się chocki klocki. Czym się jeszcze chciał z wami podzielić? No, o tym niezdefiniowanym korzeniu, to taki był jak gdyby główny meritum tego wykładu. Gdybyście mieli jakieś pytania, to chętnie nawiązałbym jakiś dialog. Ja cały ten Human Design próbuję w jakiś sposób uduchowić, dlatego ja niektóre przestrzenie nazywam inaczej, tak jak przykładowo serce, ten punkt G w Human Design, dla mnie jest to gasica. Innymi słowy, serce duchowe. Dobrze, że ta śledziona została tutaj też pokazana, bo to jest bardzo ważny narząd, właśnie intuicyjny, też duchowy. Właściwie to tak naprawdę to wątroba jest tym najważniejszym narządem. Ale nie będzie źle śledziona, bo ona zarządza cesarzową, czyli wątrobą w organizmie. To może na tyle. Przyjdzie mi coś następnym razem, to się podzielę. Jakbyście mieli pytania, albo jaki temat byście chcieli, żebym na przykład omówił, to komentujcie, dawajcie tu, rozsyłajcie. Jak czujecie, że to ma wartość, jak pomogło, to chętnie czekam na jakiegoś feedbacka. No tymczasem trzymajcie się, moi drodzy.